Porty w Szczecinie i Świnoujściu notują rekordowe wyniki przeładunkowe. To najszybciej rozwijający się zespół portowy na południowym Bałtyku ze wzrostem przeładunkowym o 72% w porównaniu do 2011 roku. Inwestycje i rozwój portu Szczecin-Świnoujście zwiększają jego znaczenie i udział w procesie przeładunkowym. W ubiegłym roku zakończyła się m.in. modernizacja pogłębiania toru wodnego. Całkowity koszt inwestycji wyniósł niemal 2 miliardy złotych. Mimo wielu niewiadomych, prognozy rozwoju zakładają przyspieszenie i postęp inwestycji. W minionym roku na terenie portów Szczecina i Świnoujścia przeładowano ponad 36,8 miliona ton. To jest blisko 3,6 miliona ton więcej niż w roku 2021. Miniony rok to wzrost o niemal 11% w stosunku do roku 2021. To piąty najwyższy wynik na Bałtyku. Na port Szczecin-Świnoujście przypada 27,6% przeładunków polskich portów morskich. Obecnie największe znaczenie mają przeładunki surowców energetycznych, między innymi węgla. Największe wzrosty ilości przeładunków to jest grupa paliwa, gdzie duży wzrost osiągnęliśmy w przeładunkach gazu LNG w gazoporcie, który jest w Świnoujściu. Drugą z tych grup takich przeładunkowych, gdzie najwięcej towarów, gdzie jakby przeładowano najwięcej towarów, to po prostu węgiel. Port Szczecin-Świnoujście dzięki ciągłym inwestycjom stanowi ważny punkt na mapie portów bałtyckich i w sieci TEN-T. Obecna rozbudowa terminala LNG, budowa terminala kontenerowego i terminala do obsługi morskich farm wiatrowych to ważne plany zwiększające niezależność i bezpieczeństwo państwa.